Hamburg, 26 grudnia 2020 roku. Jesteśmy w centrum Hamburga, w Starym Mieście, gdzie widzimy ratusz. Ratusz stojący na dwóch klasztorach, założonych przez Adolfa IV Schauenburga, pradziadka polskiej królowy Małgorzaty Brandenburskiej, przez którą było odnowione Królestwo Polskiego, Polski w Gnieźnie. Wczoraj było 25 grudnia 800 roku. Założyciel kościoła w Hamburgu, Karol Wielki, został koronowany na cesarza 25 grudnia 800 roku w Rzymie. 25 grudnia w 1025 roku w Gnieźnie był koronowany król Polski, pierwszy król Polski, przez po śmierci już Otona III. Oton III koronował go właściwie w 1000 roku w Gnieźnie. Tutaj Karol Wielki jest w ratuszu. Wielka figura Karola Wielkiego, założyciela kościoła w Hamburgu, stacji misyjnej do nawrócenia pogańskich Sasów. Z Sasów pochodził polski król August II Sas, wnuk króla duńskiego Fryderyka III. Hamburg, miasto Maryi, Gwiazdy Morza.